W jaki sposób zamki w Polsce były rujnowane? Pierwsza myśl to wojny. Czy to potop szwedzki, czy to hitlerowcy, albo jacyś inni najeźdźcy, którzy pustoszyli polskie ziemie. Bardzo często polskie rezydencje były niszczone przez mieszkańców okolicznych wsi. Polski chłop najczęściej patrzył na to jako rezydencja pańska, dlatego nie miał problemów z tym, aby móc ją rozebrać, tym bardziej, że wykorzystywał ten budulec do budowy chat, stodół, murów i tak dalej. Tym bardziej, jeżeli miał poparcie władzy. A czy to była władza polska, czy rosyjska, czy austriacka? Dla chłopa nie miało znaczenia. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony ruinom zamku w Bodzentynie. Nieszczęściem nie byli jednak chłopi, ale Austriacy, którzy w 1797 roku zamienili go na spichlerz. Potem w trakcie wojen napoleońskich był zmieniony na lazaret. Nie minęło 20 lat, rezydencja była opuszczona. No i następnie lokalne władze pozwoliły miejscowej ludności na pozyskiwanie kamienia, cegieł. Ale początek nieszczęść to tak naprawdę rok 1789, kiedy zamek od biskupów krakowskich przejęło państwo polskie. Od tego momentu zaczął się jego schyłek. A jakie były ciekawostki z nim związane? Zapraszam w dzisiejszym odcinku Mikrohistorie Polska. Wspominałem o biskupach krakowskich i od jednego z nich, a dokładnie Bodzęty z Jankowa, wywodzi się nazwa miasteczka. Bodzęta był biskupem w wieku XIV. Zapisał się jako założyciel drewnianej rezydencji myśliwskiej, która znajdowała się na terenie dzisiejszego zamku w 1355 roku. Bodzęty był wysoko postawionym duchownym w średniowieczu, natomiast bardzo naraził się w Kazimierzowi Wielkiemu. Raz, że król w ogóle nie uznawał jego wyboru na biskupa, a dwa, że ten kłócił się z władcą o dziesięcinę. Bodzęta bowiem uznawał, że biskupi powinni dobrowolnie dysponować tym podatkiem i oskarżał Kazimierza o niemoralne prowadzenie, co akurat najprawdopodobniej miał rację, jednakże była to obraza majestatu. Zrodził się konflikt, Bodzęty rzucił na króla Kazimierza klątwę. Znając wcześniejsze przygody wysoko postawionych duchownych z królami polskimi, miał dużo szczęścia Bodzęta, że Kazimierz Wielki nie kazał go zabić. Być może biskup zawdzięcza tę łaskawość temu, że Kazimierz Wielki uzyskał zdjęcie ekskomuniki od samego papieża. Jednym z biskupów krakowskich, który szczególnie upodobał sobie Bodzęty, był Jakub Zadzik. Zadzik był fanatycznym katolikiem i wrogiem wszelakiej reformacji. A ponieważ w nieodległym od Bodzentyna Rakowie był silny ośrodek arianizmu, postanowił go stłamsić i zniszczyć. I udało mu się to. Uwięził arian z Rakowa m.in. w Bodzentynie. I tutaj krążą legendy, że jakoby miał głodzić ich do tego stopnia, aż jeden z nich zjadł napisaną przez siebie księgę ariańską. Zostając przy arianach, oni byli tutaj więzieni, więc musieli znajdować się w lochach i podobno jeszcze w XIX wieku znajdowało się do nich wejście. Kończąc opowieść o Bodzentynie, podczas przebudowy w stylu renesansowym, zespół zamkowy składał się z trzech budynków. Główny budynek był przeznaczony dla duchownych, drugi budynek był przeznaczony dla gości, no a trzeci dla służby.